Mini Rock. W tej kategorii zobaczyliśmy 25 kierowców, a już kwalifikacje pokazały, jak wyrównana jest stawka miniaka. Pierwszego i 19 kierowcę czasówki dzieliła sekunda. Najszybszy był Karol Pasiewicz, który o 73 tysięczne wyprzedził Piotra Protasiewicza. Pierwszy bieg kwalifikacyjny to zacięta walka Banasia, Protasiewicza, Pasiewicza i Szablewskiego. Wygrał Protasiewicz przed Banasiem, a na Karola Pasiewicza została nałożona 10-sekundowa kara, w wyniku której sklasyfikowany został na 13 miejscu. Od początku drugiego biegu kwalifikacyjnego na czele stawki trwała walka o zwycięstwo. Tym razem czujniejszy był Pasiewicz, za którego zderzakiem jechał Protasiewicz. Szybko jednak zielonogórzanin objął prowadzenie, którego nie oddał do mety. Za jego plecami finiszowali Pasiewicz i Szablewski. To, co wydarzyło się na ostatniej prostej tego wyścigu, nie spodobało się sędziom i ukarali oni Protasiewicza 10-sekundową karą, przez co sklasyfikowany został na 9 miejscu. Przedfinał z pierwszej linii rozpoczęli Banaś i Szablewski, jednak bardzo szybko uformowała się 9-osobowa grupa, w której dochodziło bardzo często do przetasowań. Na czele tego wyścigu mieliśmy dwóch kierowców V-Kart, Macieja Banasia i Karola Pasiewicza oraz kierowcę WTR, Piotra Protasiewicza. Ta trójka dość szybko odjechała od reszty stawki, walcząc między sobą o zwycięstwo w przedfinale, ale bardzo dużo walki było też za ich plecami. Szablewski, Łukasiewicz, Czepiel, Grabowski, Piekutowski i Czyż dali kibicom wiele frajdy z oglądania tego wyścigu. Po zaciętej rywalizacji do ostatnich metrów wygrywa Pasiewicz przed Banasiem i Protasiewiczem. W finale ponownie byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji pomiędzy Pasiewiczem, Banasiem i Protasiewiczem. Bardzo szybko ta trójka odjechała od reszty stawki. Nadawała tempo w tym wyścigu, wielokrotnie zmieniając się na pozycji lidera. Ostatnie okrążenie na prowadzeniu rozpoczął Pasiewicz, którego bardzo szybko zaatakował kolega zespołowy Maciek Banaś. Chwilę później swój atak na Karola przypuścił Protasiewicz i wskoczył na drugie miejsce. Decydujący o zwycięstwie atak Piotrek przypuścił w połowie okrążenia i jadąc bardzo mądrze, dowiózł zwycięstwo do mety. Choć atakowali go zaciekle rywale i wydawało się przez chwilę, że Maciej Banaś jednak odrobi stratę, ale nie udało się zawodnikowi wcisnąć przed Protasiewicza. Syn żużlowego reprezentanta Polski oraz zawodnik Ekantor.pl Faluba z Zielona Góra wygrał tę rundę przed Banasiem i Pasiewiczem. O czwarte miejsce długo trwała walka między Szablewskim, Łukasiewiczem, Piekutowskim i Czepielem, ale najbardziej doświadczony z tej grupy Szablewski nie pozostawił złudzeń, kto jest najszybszy. W klasyfikacji generalnej po trzech rundach prowadzi Protasiewicz 236 punktów, przed Pasiewiczem 205 punktów i Banasiem 153 punkty. Na kolejnych miejscach Szablewski, Grabowski i Czepiel. We'll be right back.